prezentowała się na tej scenie młodzieżowa kapela ludowa Młoda Przeturyczka, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Gdyni. Kapelmistrzem jest pan Dariusz Szymowicz. Był to muzyczny debiut tejże kapeli. Wielkie brawa. Uroczystościach zarówno w Polsce, jak i poza granicami, na przykład w Łomacji. A teraz oddaję głos panu dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Gdyni, panu Jackowi Adamskiemu. Drodzy jubilaci, szanowni państwo, witam was bardzo serdecznie w jubileuszowym koncercie z okazji 20-lecia działalności Orkiestry Dętej Gminy Dydnia. W pierwszej kolejności witam naszych wspaniałych jubilatów, Orkiestrę Dętą Gminy Dydnia pod batutą pana Zygmunta Podulki z obecnymi i byłymi już muzykami naszej orkiestry. Nie byłoby jubileuszu 20-lecia, nie byłoby zapewne także i Orkiestry Dętej, gdyby nie pomysłodawcy skupienia wokół muzyki, wokół orkiestry ludzi z duszą wrażliwą. A byli to obecni wśród nas pan Henryk Dąbrowiecki, którego bardzo serdecznie witam. Oraz osoba, której już nie ma wśród nas, ksiądz dziekan Adam Dredniak. Proszę państwa o powstanie i chwilę w skupieniu i modlitwie oddajmy hołd zasłużonemu do naszej społeczności kapłanowej. Witam serdecznie wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Pana Piotra Ługuskiego reprezentuje dyrektor biura poselskiego, pani Aneta Figiel. Witam serdecznie. Witam serdecznie gospodarza gminy Dydnia, współorganizatora tej dzisiejszej uroczystości, pana wójta Jerzego Fernanda Damskiego. Witam serdecznie sekretarz urzędu gminy Dydnia, panią Beatę Czerkies. Witam kierownika referatu, pana Stanisława Petlowanego, a zarazem wiceprezesa zarządu gminnego OSP w Dydni wraz z całym zarządem. Witamy serdecznie, panie Stanisławie. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Gminy Dydnia, pana Piotra Szula, który do nas dojedzie wraz z wszystkimi radnymi i sołtysami z terenu gminy Dydnia. Witam serdecznie. Witam szanowne panie dyrektorki szkół z terenu gminy Dydnia z panią dyrektor Iwoną Pocałą, dyrektorką zespołu szkół w Dydni. Witam serdecznie panią dyrektor. Zapraszamy państwa na koncert z okazji 20-lecia działalności Orkiestry Dętej gminy Dydnia. Marsz to typowy dla każdej orkiestry dętej utwór, wykonywany zwykle w marszu, jak i na postowni. Zapraszamy do wysłuchania marsza numer 14.
okazji koncertów kolęd z orkiestrą występują soliści i solistki. Ale dzisiaj po raz pierwszy z nią wystąpi wokalistka Klaudia Graboń. Mieszka w Górkach i jest uczennicą Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. Zaśpiewa dla Państwa piosenkę, która pochodzi z muzykalu Damnia.